Hej, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dla Was to był jeden, może dwa dni, dla mnie to było 5 sekund. Więc zapraszam Was do kolejnego odcinka. Yep. Dobra, Rzek zrobił dziur. Potwór ciągle może tu być. Potwór ciągle może tu być. Ja tu jestem. Nic gorszego ze mnie to chyba nie będzie. Otwór. Coś do pietard? To jest coś martwego. Rany cięte jak od miecza, to raczej nie jest woda otwora. Okej. Tutaj była jakaś krzyneczka czy coś. Ale się chyba... O, tu jesteś. Krzyneczko. Aha, fajnie, proszę. Okej. To żołnierze z twojej eskorty? Tak. Tom. Vern. Niklas. Zaraz lecę na stadion, jak co, idzie ze mną? Aktualnie nagrywam. Dobra. A później? Bo ja jedynie mogę za jakieś pół godziny czy coś... Biegać? Nie, poćwiczyć sobie w miejscu. No spoko, dołączę. Listynika. Tylko okay. Pytanie, za ile będziesz miał czas wtedy? Bo... Za pół godziny? No dobra, skończ to wtedy, nie? Dobra. Dobrze ich znałaś? Tego poznałam dziś rano, ale z Vernem. Służyliśmy jeszcze pod domem. Niklas zaciągnął się do wojska dopiero w Jule. Przykro mi. Kiedy zabijesz bestię, trzeba będzie tu kogoś przysłać, żeby pozbierał wszystkie działy. Należy im się godnie. Co tu się właściwie stało? Weszliśmy tutaj, Niklas zaczął badać ślady, wtedy zaatakowały nas utopce. I? Chłopcy dosyć szybko się z nimi uminęli, ale Franz oberwał w nogę. Pizda. Byliśmy trochę z tyłu. Miałam go opatrzyć. Noa stał na straży. Nagle pojawił się potwór. Noa pchnął mnie w kierunku wyjścia. Sam rzucił się do walki. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że leży na ziemi cały w tej klejącej marzy. Wróciłam po niego i zatrzymałam tam, gdzie nas spotkał. A potwór? Niklas i Vern go wciągnęli. I słońce to zapłaciło. Ale jednak widziałeś, co was zaatakowało. Wszystko działo się tak szybko. Nie przyjrzałam się. Widziałam go tylko z tyłu. Wiem, że był wielki psi. Trzeba się tu rozejrzeć. Jest tu człowiek, którego opatrywałaś? Franz? Nie widzę go tu. Myślisz, że potwór go porwał? Możliwe. Stąd pewnie przypełzł potwór albo będę uciekł. Głęboko. Niższy poziom kanałów jest zamknięty, ale Vern, dowódca, ma przy sobie uniwersalny klucz. Poszukam go. Co, już nie idziesz ze mną? Że co, że tutaj nagle pojawiły się potwory? Nie, niżej. Spoko. Dobra, easy peasy. O! A w tej pozycji go jeszcze nie widziałem chyba. Blablabla. No w sumie grałem na podstawowej wersji, bez żadnych dodatków czy rozwinięć, więc w sumie dużo się pomysł zmieniało. Więc mogłem nie ogarnąć tych rzeczy. Cóż, trudno. Tutaj widzę jakieś kolejne parówy. Ja pierdolę.
Rozpadam jeszcze? Halo? O, fajne rzeczy. Ciało kobiety całe pokryte śluzem. Wygląda jakby potwór zostawił mnie sobie na pół minuty. Wychody. O, panie, panie. Dobra, trzeba jeść. Oj. No, panie. Okej. Okay. Jest czysto. Jest clear. Żebym się kurwa motał. Nic ci nie jest? Mnie nie, a tobie? Jak to poszło? Z chłopami. Dowódca miał klucz do krat, mówiłam ci. Zobacz. Tam leży Franz. Franz Ferdinand. Co za bestia mogła zrobić coś takiego? He, twoja stara! Sporo to utopców. To coś znaczy? Potwór najwyraźniej ich nie atakuje. Może to, co tu grasuje, żyje z nimi w jakiejś symbiozie. No bo jest, nie smakują. Też nie lubię żab. Ciekawe. Co takiego? Mówiłeś, że Franz został ranny w nogi, tak? Mm-hmm. Trochę powyżej kolana. Czym ją opatrzyła? Zdążyłam tylko zdezynfekować spirytusem. Czemu pytasz? Zobacz. Wygląda na to, że potwór odgryzł Francowi tę nogę. Pozostałe ciała nie były naruszone. To znaczy oprócz ran odniesionych w walce. Zaraz, zaraz. Sugerujesz, że potwór lubi smak alkoholu? Chciał się najebać? Zmieszanego z krwią. Tu raczej nic nie wskurały. Trzeba znaleźć leżę. Jestem tuż za tobą. O, halo. Ile mam cię? Najłatwiejszy, najlepszy sposób na zabijanie bestii. I bardzo oszczędny. W sumie przydałoby się zmienić te eliksiry. Na jakieś coś przydatniejszego, lepsze na jaskółkach. Ale mam słabe te eliksiry, panie. Papiery trup pojadę, otrzymuję coś tam. Ulepszony kod. Ulepszona bilega odpornia na działanie trucizn neutralnych trucizn. O! To był jakiś dym. O, puszczak. Jeszcze wezmę jakieś mięso. Leptoina. O, i mleko. Mleko jest ok. Chociaż... Kurczę. Ta żaba. Potwór dostał się tu. Nie przejdziemy tam. Trzeba znaleźć inną drogę. Fuck you. Dobra. Co jest? Co to za zamknięty list? Co się w nim znajduje? Hello, hello. Nie wierzę albo nie, ale... Abelata. Gadają, że po mojej wokrzywie polskich kanałach krojowi zapewniają, że moja ale Zośka z górki się zarzekała, że to prawda najprawdziwsza. No i śpięsza. No Maryja to potwierdziła. O, mi mówił, że królewicz ten jest z dalekich krain przybyły. Hrabiny jako tutaj obiad. Ale się jej zazdrosny kochanek zawiedział, a że czarownikiem był, to królewicza w ropuchy zaklął. Ponoć atak, które
tę ropuchę znajdzie i ropuszy gęby z czułością ucałuje godzinę się w królewicza na powrócenie, a potem i wtedy to wiadomo. Takie królewicz to nie jakie mocha, no nie, nie, honorowy na pewno. Więc wybaczenie ze żony wyjść mi także wielka jako być w Oksenforcie była na jarmarku, to w kanały zaglądy, radzę ci, a nóżki na uda królewicza złapacie. Zapierdolę. To było głupie, ale może śmieszne. Lucky, yeah. Dobra. Szani, może pobierzesz kurtkę stąd? Tak, a razem z nią ziemi, gruz i odchody łopców. Potrzebuję czystej kurtki. Sama się zleżaj. Pany. Ale krzykaczo. O! Notatka znaleziona w kanałach. Hańba. Ważność ciągłego prania i zamiatania znudził ci się stuchych lepiej gotowanie kapusta. Od nocek na podłodze łupie cię w krzyżu. Zmień swoje życie już dziś. Zostań księżniczką. Spania na puchowych poduchach. Jednym ziarnku groszku. Złota karoca i przesłany stangret na każde twoje zawołanie. Tyle bucików, ile zdolż zgubić. Wszystko to jak zatknięcie magicznej różdżki. Firma Perwald i synowie oferują usługę pośrednictwa matrymonialnego. Gwarantuje spotkanie z zaklętym księciem tylko do końca miesiąca. Cena promocyjna. W przypadku utraty zdrowia lub życia firma prezent synowie nie ponosi odpowiedzialności. Patrzcie, jak chuje chcieli na tym zarobić. Coś im nie poszło jak kurwia deszczu. No ale zobaczmy, co jest dalej. Quen! Fuj! Nasz... O! Pan! A! Coś mi nie poszło jak kurwie w deszczu. Igor. Ja się głupio daje omijać. To jest straszne. Tu? Pełno zabitych utopców. Dziwne. Wcześniej wydawało się, że po prostu... O, fuck. Rozkładające się ciała wszędzie... Wygląda już jak miejsce do walki z bossem. Jakby nie wiem. Zamierzasz się zranić albo... Spokojnie. Tu jest pełno ciał. Wykorzystam które. Wystarczy ci próbka, którą pobrałaś? Mam nadzieję. Ale i tak liczę na to, że pobiorę większą, jak już zabijesz potwora. Fester. Jak nie będzie już potrzebny. W lecznicy mam kilku zatrutych pacjentów. Lek przyda się na pewno, a resztę próbki przebadam. Może odkryje jakieś interesujące właściwości. Biorę się do roboty. W walce ci nie pomogę, ale po niej mogę się przydać. Rozejrza się za jakąś kryjówką. Lepiej będzie, jak poczekasz na mnie na górze, albo wrócisz do siebie. Ale... Żadnych ale. Zaczekaj teraz w korytarzu, a jak pojawi się potwór, biegnij na powierzchnię. No dobrze. Szanie, popatrz na mnie. Obiecaj, że nie będziesz się mieszać. Obiecuję. Uważaj na siebie, gadam. Długo, szybciej. Biegnij chociaż. Może zwabisz jakieś utopce. Ale ma fajne łydki. Podobają mi się jego nagolennice, co zajebiście zrobione. Oj, oraz... naręczaki, czy też karwasze, czy też
przedramiona zbrojnikowe też są fajne. Aż mi się to podoba. I cała brygantyna z elementami kolczymi. Naprawdę podziwiam ludzi, którzy tworzyli te opancerzenia. Naprawdę wyglądają całkiem fajnie. Chociaż nie, tak jak się przyjrzę z bliska, to jednak te łydki nie wyglądają fajnie. Mocowanie tego metalu jest dziwne. Chyba to nie wygląda jak alkohol. Wygląda jak stare ścierwo. Blb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 l
Ale jesteś martwy. Oj, jestem Wojtą. Zajebiście przedstawili upływ czasu. Pamiętaj, jak szczury spierdalają, to ty też spierdalaj. Zwłaszcza na tonący statku. Aleś ty paskudny. O chuj. O kurwa. Wow. Kwad. Wow. Halo, halo? Ty teraz coś zrobisz, ty na pewno mnie walniesz. O! O! Weszło całkiem spoko. Wow. Okej. Okay. Zatrucie, zatrucie. Halo, 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 Gwen. Wróć. Dobra, to nie się przyda tamta na zatrucia. To było wilga. O kurde. O pizdiet. Pod te. Skakać w lewo. I co? Ło! Żem to złapał. Przejął żem na klaty. O nie! Dobra. Dajesz mi chwilkę. Okej. Okay. Ło, listko było. Panie, szczele ci w ryj. Ło. Zrobiłem ci uśpienie? Igni. Chyba zabiję.
Przecież miałem wilgę. What? 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 Eliksiry nie działają. Data ważności cię skończyła. Araby! Imigranci atakują! O, fuj! Fuj! Ale mają zajebiste sejmitary. Wód? Wódka! Stary, sroga impreza. Praktycznie nie pamiętasz. O, nareszcie się obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiadrze ze szczynami. Gdzie ja jestem? Na Albatrosie, czy raczej Hak Bang Zmi w tym dziwacznym języku. W drodze do Ofiru. Nie pamiętam. Zaciągnął się na statek. O nie, bracie. To raczej ciebie to zaciągnę. No i zabiłeś ich księcia. Co? No ja, no, zabiłem tego gościa. Nie wiedziałem, że jest książę. Nic nie pamiętam. Niech to szlak. Nic nie pamiętam. Tylko jakieś kanały, wielką robuchę, potem czyjeś buty. Jeśli ta żaba to rzeczywiście był książę, to chyba mam szczęście, że jeszcze żyję. Zależy, pecha. Znam trochę o Fixu. Słyszałem, jak mówili, że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i pięciu pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. A ja go zabiłem świetnie. To teraz za punkt honoru obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza. Przed oblicze króla. Chyba. Była ze mną dziewczyna, rudowłosa medyczka. Ją też mam mali. Nikogo takiego nie widziałem. Byłeś tam sam. Dobrze. Zresztą udało mi się uciec. Mam nadzieję, że tak. Dawno odbiliśmy od brzegu? Ja wiem. Nie, chyba nie tak dawno. Chociaż z drugiej strony... Zresztą co za różnica? Pora. Jeśli mają mnie stracić, niespecjalnie mi się śpieszy. A ja się w sumie nawet cieszę, że kuję do Ofiru. Ponoć mają tam białe konie w czarne paski. Zawsze chciałem je zobaczyć. A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski? Nie. Czarne w białe paski są w Zangwebarze. Jestem pewien. Bo, gdzie jest kurwa różnica? Ale faktycznie było takie nawiązanie w książce. Bodajże w pierwszej, gdzie był Willem Trata martwy. Schuller w wolnych chwilach przewodnik do Oksenwurcie. Czemu tu siedzisz? Też zabiłeś jakiegoś księcia? Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika, a ja doprowadziłem ich do kanału, gdzie ty już rozprułeś brzuch. Wybacz. W porządku, nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w Alchemii i grać w Gwinta. Zamiast chwalić się, że znam Oxenfurt w potrzebie. Próbowałeś się stąd wydostać? Ba, użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam ofirski. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie ze dwa tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. Erkal! Oriale! Co? Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? El Khal Sokhan. Khalavech Kharahu Al-Bahtage. Żelibbong? Zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gileam Valar
Quarvertchen. Nie zależało, już byś nie żył. Ewarne ramy, akane. Sen z nami należy do nas. Zatryje alarm. Przysięgliśmy na chodę. Jak jest? Zobaczcie mnie do krata. Weit, alke ul, egulat. Elkal! Wewej, tak, hekul, jagulat. Wajt. Wajt, alke ul, egulat. Elkal. Nie wiem, które wybieram, po prostu chciałem wybrać jakiegokolwiek, może by była śmieszna sytuacja, gdzie chcieliby mnie zabić. Co się stało? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho i że za dwa tygodnie będziesz wisiał. Świetnie. Daj spokój, nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie, grubota. Strasznie się wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak ropuchy. No, te... Na jaszki. Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? Jest z nimi najemnik. Wygląda na Edwirnczyka. To on mnie zwerbował, żebym pokazał jego rankę. No i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna. Słyszałem, jak rozmawiali. Ale wątpię, żeby któryś chciał z tobą gadać. Zamiast strzępić język, lepiej strzemni się trochę. Czeka nas długa droga. Nie chce mi się spać. Za to chciałbym, żeby przyszedł tu ktoś, z kim można się dogadać. Witaj, Geralt. Znam ten głos. Lul! Tak. Lusterko. Pamiętam. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Jesteś... Gunter O'Demon. Zwany panem Luster. Pomogę ci odnaleźć jemu. A teraz znowu się spotykamy. I wygląda na to, że znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem, że grozi ci spryczek. Poza tym strasznie słabo was tu chwali. Jeszcze nie próbował. Nie wygląda to najlepiej. Tak jak twoja sytuacja. Mógłbym spróbować cię stąd wydostać. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Chcę, ale co ty mi możesz? Więcej niż myślisz. Pomogę ci, Geralt, ale muszę wiedzieć, że mi się potem wdzięczysz. Jasne. Nie ma nic za darmo. Nie ma. W końcu jestem kupcem. To jak? Chcesz, żebym ci pomógł? Chcę. Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami koło wsi Janta. A i dam ci coś, żebyś pomógł. Co to? Znak, że jesteśmy teraz wspólnikami. I tak z dupy. Z kim rozmawiasz? Z nikim. Cierpię, brać. Nigdy. Buja jak cholera, ja mam chorobę. Tak dało się przespać cały rejs. Kaken. No na pewno kaken. Okej. Okay. Nie pisałem się na stol. Od teraz moja stawka rośnie. Pomóż nam dotrzeć do Ofiru. A obiecuję, król zdobicie cię wynagrodzi. Co z więźniem? Mamy go dowieść przed oblicze króla. I klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przywieźć jego głowy waszemu królowi, tak jak tego drugiego? Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym... chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje.
ratunka. Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i poćwiartowanie. Panie, srogi wpierdol. Nie, nie odbieram. Okej, okay, jest wpierdol, jest moc. Dobra, to teraz zgnoić. Wow, panie. Efek. Hup, to mogło się źle skończyć. Okej, okay, dobra. Dobra, odbić, odbić, odbić. To ja mogę chcieć, mogę chcieć. O, chcę akcji. O kurwa. Nie. Pod te. Wow. Panie, co mnie za... Ja bym chciał... O. Spowolnij, dobra, nie, nie udało się. Okej, okay, nie, nie, nie mogę. O kurwa. To jest słabo. Słabo, 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 panie. Ja mogę się czepiać w tym momencie, ale właśnie założyłem zbroję. I i teraz co oni mi zrobią? To jest takie, to trochę bez sensu. Oj. To tego się nie udało obronić. Dobra. Wow, panie! Przecież miałeś zapłonąć. O, w pizdzie. Okej. Noż ty? Kurwa. Oj. O, panie! Zabiłeś swojego, dzięki. Dobra, teraz kłanik. Oja, dobra. O, naprawdę? To twardy ostatni zapis. Trzeba go zgnoić. To było dziwne. Ale to było fajne, fajne. Tylko kurde. Nie, nie założę tego pancerza. Za łatwo. A ja w 5 sekund się nie ubiorę przecież. To było takie słabe. Ale trzeba przyznać, że trochę mi pomogło. Halo, halo. Halo, gro. Wracaj uwagę na kolor. Dzisiaj kopię znajdę pojemnia przeciwnika. Buja. Znaczy, no podobny poziomy co Gerard. Czerwony znaczy wyzwanie i kolor czaszki. Pewną śmierć. Kiedy pływasz łodzią, bardzo dostęp do szybkiej podróży. Szybciej. Już. Już. Okej. Okay. Dobra, zacznijmy od tego, że... chcę użyć igli. O kurde! Nie, 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 nie! Panie, co krótko. Dobra. Fu, panie.
To było niefajne. To było niefajne, to nie było fajne. Halo, co wyjść? Kurwa. Dobra. Okej. Dobra, to było lepsze. Dobra. Oj. Kład. To było coś dobrze, że miałem to. Kurczę. O, tak. Oj. Oj. Okej. To było o wiele cięższe i o wiele bardziej satysfakcjonujące. Dobra. W tym momencie bardzo wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie już niedługo. Pamiętajcie, łapka by się przydała. Komentarz jak najbardziej, bo chcę znać wasze zdanie. No i wyczekujcie kolejnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.